Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu GKS Wikielec rezerwy LKS Łódź. Wynik bezbramkowy. Gościem trenerów pana Marcina Matysiaka, także Damiana Jarzębowskiego. Pierwszego podsumowania tego spotkania proszę trenera z Łodzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Myślę, że remis nikogo z nas tutaj nie satysfakcjonuje. Pewnie jak drużyna gospodarzy, tak jak myślę, byśmy tutaj po zwycięstwo chcieliśmy zdobyć 3 punkty i razem z tymi 3 oknami do Łodzi. Tak się jednak nie stało. Jeśli chodzi o przebieg pierwszej połowy, wydaje mi się, że w porównaniu drugiej połowy taka bardziej zamknięta gra. Pomimo, że mój zespół gdzieś miał przewagę optyczną w tej pierwszej połowie, tak naprawdę nie stwarzaliśmy sobie zbyt dużo okazji. Dobra organizacja gry drużyny gospodarzy spowodowała, że tych okazji nie mieliśmy zbyt dużo. Tak jak powiedziałem, pomimo tego, że mieliśmy optyczną przewagę, wynikało to troszkę też z tego, że zbyt mało zawodników mieliśmy w tej strefie wysokiej, tam gdzie zdobywa się bramki. Brakowało nam też takiej kolokwialnie mówiąc pazerności, że w tej strefie wysokiej, takiej gry jeden na jeden z przekonaniem. O tym sobie też powiedzieliśmy w przerwie. Druga połowa uważam, że bardziej otwarta, więcej pas przejścia. Myślę, że dla widowiska to było zdecydowanie lepsze i w drugiej połowie zarówno my, jak i gospodarze mogliśmy pokusić się o strzelenie bramki. Tak się jednak nie stało. Bramkarze zachowali czyste konto. I co trudno, przebrnąć się do końca, pracujemy dalej. Dziękuję trenerowi z Łodzi. Teraz w szkole będzie Wikielec. Myślę tutaj, że ten gości bardzo trafny, zanim przebieg dzisiejszego spotkania. Pierwsza połowa taka dosyć zachowawcza do obydwu stron, w drugiej połowie nie chcieliśmy za wszelką cenę dzisiaj zdobyć te 3 punkty, które by nam podbudowały jeszcze bardziej morale, to raz, a dwa dały takie szanse odwierzenia i gdzieś się podłączenia się do takiej realniejszej walki o utrzymanie w trzeciej lidze. Poszliśmy nawet już pod koniec zestawienia 3-4-2-1 do przeciwnego zestawienia 4-3-3, w którym graliśmy w ostatnich spotkaniach. I szczerze powiedziawszy, tutaj pochwała dla chłopaków, że mimo, że tak naprawdę bardzo mało czasu ze sobą spędziliśmy, oni realnie i bardzo tak bardzo dobrze podchodzą do swojej pracy, do swoich zadań, zarówno na treningu, jak i na boisku, bo robią wszystko, żeby założenia, których jakby i zachęcam, namawiam, motywuję, realizują. Starają się z całej siły i zrobimy wszystko, żeby w tej lidze pozostać, bo ta drużyna to zasługuje, chociaż zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja jest kosmicznie nieprzyjemna, niewygodna. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jak nie ma, to ja tylko jedno pytanie tutaj do trenera gospodarzy. Jak potraktuje tutaj ten mecz półfinałowy Wojewódzki Puchar Polski? Czy jest szansa dostania się do finału? Znaczy potraktujemy każdy kolejny mecz. My chcemy w każdym meczu grać jak najlepiej w piłkę. Chcemy się prezentować, strzelać bramki, nie chcemy tych bramek tracić. Oczywiście zawodnicy na pewno będą chcieli ten półfinałowy mecz wygrać, tym bardziej, że finał jest rozgrywany w naszym obiekcie. Zrobimy wszystko, by wygrać. Pojedziemy do Znicza z takim nastawieniem. Zobaczymy, co przyniesie losu, przyniesie piłka, jak będzie się potoczy.